Dzień dobry, poniedziałek, studio Reymonta, ja nazywam się Marcin Ryszka i zapraszam na program o Wiśle Kraków. Dzisiaj z nami po raz pierwszy bardzo wyjątkowy gość, były piłkarz Wisły Kraków, były reprezentant Polski, Marcin Baszczyński. Witamy Cię, Marcin, bardzo serdecznie w naszych wiślackich gościnnych progach. Cześć. Witam gorąco, cześć. Bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj i że przyjąłeś nasze zaproszenie. Mamy tu nadzieję, że dzisiaj pociągniesz ten program. Jesteś gotowy, rozumiem, kawka zrobiona, więc naładowany energią, żeby ten dzisiejszy program pociągnąć. No wiesz co, już tyle lat ciągnąłem tą krakowską piłkę, to i pociągnę ten program, nie? I stały ekspert naszego programu, dziennikarz Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Bartek Karcz. Bartku, witamy Cię jeszcze raz bardzo serdecznie również. Witam również Marcina, okay. Ciebie i wszystkich, obu Marcinów. Okej, okay. No w sumie dzisiaj tak się zbiegło, że jest dwóch Marcinów i Bartek. Witamy oczywiście Was bardzo mocno na czacie. Cieszymy się, że już do nas tutaj dołączacie i że jesteście z nami. Podrzucajcie oczywiście pytania do Marcina. Pomysł na ten program jest taki, że tutaj z Bartkiem pewnie będziemy bardziej rozmawiać o takich bieżących sprawach, które się dzieją wokół klubu. Marcina będziemy tutaj mocno zaczepiać o to, jak to było kiedyś. Jesteśmy teraz w okresie przygotowawczym, więc zaraz tutaj Marcina zapytamy o jakieś wspomnienia, ale chciałem Ciebie, Baszczu, tutaj od razu zapytać, powiedz, jaki jest teraz kontakt Twój z Wisłą Kraków? No wiadomo, że na co dzień pracujesz przy Ekstraklasie, ale czy zdarza Ci się czasem jakiś mecz Wisły obejrzeć, albo może w ogóle wpaść na Reymonta, żeby jakiś mecz zobaczyć na żywo? No tak, ciężko połączyć. Nieraz, nie dwa próbuję jakoś zamieszać w programie Kanał Plus, żebym mógł się gdzieś zerwać i udać podróż do Krakowa. Jestem, zapraszam je, Krzysiek Gaweł, zawsze do swojej loży, wierny kibic. I zresztą kącik legend, który on przygotował teraz, też odwiedziłem. Oczywiście do Kuby, do loży też tam wpadam. Zawsze miło, serdecznie, no bardzo dobrze się czuję wjeżdżając na Reymonta, na ten stadion. Marcin, takie pojawiało się pytanie, jak wrzuciłem na Twitterze informację, że będziesz u nas w programie. No, brakuje Cię, słuchaj, w tej drużynie oldboyów, tam gwiazd nie brakuje, byłych Wiślaków, ale coś Ciebie tam nie widać. Obraziłeś się na piłkę? Nie, czy nie masz po prostu zaproszenia do chłopaków, bo te boki obrony ktoś sobie zarezerwował i nie chcą Cię tam dopuścić, bo Wasyl na przykład tam odpowiada za strzelanie bramek, a nie za obronę. No właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, ja już mi się znudziło bronić, chciałem atakować, a tam Wasyl pozamiatał, no i no nie ma jak się tam wcisnąć do ataku, a tak poważnie to byłem teraz u Kuby, zresztą organizował Fundacja Ludzki Gest, jego organizował taki mecz na hali. No i pograłem na hali 2 tygodnie, kolano spuchnięte, także powiem uczciwie, że no chciałoby się jeszcze troszkę pogonić, pograć, jak jest jakiś mecz charytatywny, to włączam się w zabawę, ale żeby tak regularnie, powiem uczciwie, problem i to duży. Ale Marcin, to chyba hala dla takiego kogoś, kto nie rusza się regularnie, to chyba zły pomysł, no chyba, że to była sztuczna murawa na hali. No teraz to już wiem, że to jest zły pomysł, no. Ale wiesz, przed tym ambitnie chciałem się pokazać, no i tyle. Po tym Marcin, ja tu trochę uchylę rąbka tajemnicy, bo czasami bywam na meczach oldboyów, tam wcale tak łatwo nie jest, to tam jak pierwszy gwizdek rozbrzmiewa, to się stare dobre czasy przypominają i tam jest jazda ostra. Ma przeprusz. Jak Pawka podłapie Piotrka, to... No właśnie, to mówimy, słuchaj. Lata się upływają, ale to się nie zmienia. O tym mówię, wiesz, zabawa zabawą, a jak się zacznie granie, to mi by też odpaliło trochę, pewnie bym ruszył na całego i za wiele bym nie pograł. Już na czacie się tutaj pojawiają wpisy Baszczu z nami, z kibicami. Bartek, poczekajmy chwilę z tą bieżączką, dajmy się tutaj Marcinowi przywitać z gośćmi. Jarek pyta, czy bramka z Jagiellonią zdobyta piętą w 2008 roku to był twój najpiękniejszy gol? No ekstra bramka, super. Wiesz co, jeszcze bym dołożył do tego bramkę z Omonią. Graliśmy, poprawiłem sobie klatką i z lewej nogi takim ci zeszło wtedy. Półwolejem, no nieważne, ale wiesz, padło idealnie, no to, kto to już wie dzisiaj, fajnie się ogląda, jak się to odtwarza, nie? Nie no, wpadło idealnie, za kołnierz bramkarza. No właśnie, to też bardzo fajna bramka, ale ta z Jagą, no super, super. Ale słuchaj, jeszcze w tym meczu, jeszcze ci wejdę, bo tam jak pyta ten,
to tam też jeszcze jedno fajne miałem zagranie. Franek się o tym dowiedział, bo już grał w Jagiellonii. Słuchaj, aż mi głupio było po meczu. Taki stempel dostał ode mnie gdzieś, wiesz, tu w okolice twarzy, wyprostowaną nogą. Śmiałem się, mówię, że Franiu, no widzisz, no tak, żebyś już tak zapamiętał na stałe, że nie wolno przyjechać przeciwko Wiśle grać, a grać gdzieś indziej. Okej, czyli się tutaj mocno zameldowałeś. Jeszcze Tomasz Łachman pyta na czacie, najpiękniejsze wspomnienie z Wisłą Kraków i dlaczego jest to mecz z Barceloną w 2008 roku? Wiesz, no to wszyscy Polacy, jeszcze żadnej polskiej drużynie się nie udało tego osiągnąć, co my zrobiliśmy. Natomiast to był splot wydarzeń różnych, bo różnych, no ważnych dla mnie, bo tata mi zmarł. Nie trenowałem z drużyną przed tym meczem. To było właśnie w tym tygodniu, trener no, rozumiał moją sytuację i generalnie zagrałem na stoperze i jako kapitan wybiegłem w tej zwycięskiej drużynie wtedy z Barceloną. Dołożyłem też może jeszcze cegłówkę do tej akcji bramkowej, także no, co się pojawia Barcelona i temat, to na pewno wspominamy to wszystko z dużym sentymentem i z takim no, zawsze z łezką w oku. Okej, okay. Bartek, no to przechodzimy teraz na chwilę do tych spraw bieżących. Wisła wyleciała do Turcji, 24 pierwszy sparring i od razu bardzo mocno egzotycznie na start. No tak, w ogóle ci sparring partnerzy są dość egzotyczni, natomiast ja bym się koncentrował na tym, co Wisła pokaże. Bardzo jestem ciekaw, czy rzeczywiście już w tych pierwszych meczach sparingowych zobaczymy jakieś nowości, które trener Albert Rudę zaproponuje drużynie, nam wszystkim. Także no, czekam na tą środę niecierpliwie, jeszcze nie znamy godziny nawet tego meczu, ale ponoć jutro już będzie wszystko wiadomo, co do nie tylko tego sparingu, ale również pozostałych. Na razie najważniejsza informacja jest taka z dzisiaj, że już oficjalna, bo wcześniej gdzieś jakieś przecieki były, że wszystkie mecze będą pokazywane, więc no, to jest duży plus, będzie można się przyglądnąć temu wszystkiemu. Marcin, ty pamiętasz jakieś takie wyjazdy na zgrupowania, na okresy przygotowawcze i że graliście z jakimiś takimi mega egzotycznymi drużynami? No bo Wisłę na przykład czeka sparring z drużyną z Iranu. No to chyba gdzieś czytałem na historiawisły.pl, że na razie nie odnaleziono, żeby Wisła z kim kiedykolwiek z taką drużyną się mierzyła z takiego egzotycznego kraju jednak. Wiesz, w życiu piłkarza i jak się później zaczęło, że te obozy dało się organizować, zaczęliśmy wyjeżdżać już za granicę, to w życiu piłkarza to jest zupełnie odrębny temat, jakbyś mógł dwie kariery stworzyć na temat sparingów, historie wszystkie i później meczu ligowego, to co się dzieje. No, przypuszczam, że w meczu z Iranem się w pełnym składzie nie dokończy, no, zobaczymy, czy to się potwierdzi. Na tych zgrupowaniach jest zawsze mucka taka, cuda się dzieją. Tych wspomnień, tych przeżyć, tych meczów, tych bujek, ja nawet, słuchaj, nawet w jednym meczu 3 żółte kartki dostałem i dalej grałem. No, taki był nawet mecz na zgrupowaniu w Turcji, także no, bardzo, bardzo wesoło, bardzo takie czasy, no, ale wiesz co, kształtuje się wszystko. Charakter, nawet pamiętam jedno takie spotkanie, drużyna z Moskwy, ale nie pamiętam, czy to było czy to był Spartak chyba. Czy biliście? No, żeśmy się lali ze Spartakiem. No, to była regularna wojna, słuchaj, do dzisiaj mam gdzieś przed oczami, widzę, jak mi taki był olbrzym w ataku, miał chyba z 2 metry. Sprzytyty, taki wiesz, otuszony gość, nie wiem jakim cudem on tam grał, nawet okazało się, że całkiem niezły piłkarz, ale wiesz, taka lufa mi szła przed oczami, jakbym się nie uchylił, pewnie bym zostawił zęby w Turcji, ale co w tym wszystkim, poszła cała drużyna, biliśmy się wszyscy, no i oczywiście spory okrzeń wtedy o trenera Skorży i duże problemy, ale gdzieś chyba wiem, że w duchu mu się to podobało, że wszyscy stanęli w jednym rzędzie i poszli się bić, ale oczywiście to jest tylko w opowieściach. Dzisiaj bym sobie życzył i życzę piłkarzom, żeby się dobrze przygotowywali piłkarsko niż boksersko.
No to jak o tej piłce mówimy, Marcin, zgodzisz się, że gdzieś ta wielka Wisła, która wystartowała później do tych sukcesów po przyjściu trenera Kasperczaka, no to też zrodziła się gdzieś z sparingów, bo on was, taka zmiana wtedy nastąpiła, zabierał was do Francji, graliście wtedy no, super drużynami, jak Olympique Lyon, świetny w tamtym czasie, z Juninho w składzie chociażby, z Lens, które wtedy w składzie miało Jacka Bąka i biło się o mistrzostwo Francji i jak pamiętam te mecze, to Kasperczak kazał wam grać swoją piłkę z tak mocnymi drużynami, to się udawało, okej, wy przegrywaliście te mecze minimalnie, ale te mecze nie były takie, że była jakaś przepaść i nie wiem, w waszych głowach się wtedy zrodziło, kurczę, rzeczywiście oni piją taką samą wodę, jak to się zwykło mówić i można grać, co później zaowocowało już w meczach pucharowych? Ja powiem tak, pierwsze wyjście Kasperczaka w ogóle takie trenera było, że jak on z nami, bo on długo z nami rozmawiał, przez kilka miesięcy chodził z nami na spacery, indywidualnie sobie wybrał piłkarzy i cały czas rozmawiał z nami. I między innymi pokazywał nam to troszkę takie inne życie piłkarskie, które on przeżył. I jak myśmy pojechali do Francji, ten szacunek, który mu ludzie gdzie się nie poruszał, w każdym z klubów, w każdym miejscu na tych mniejszych, bo to zawsze te sparingi były grane z dużymi drużynami, ale gdzieś tam na jakichś boiskach, gdzieś na wsi, żeby to gdzieś promować, to ten jego szacunek i to też pokazywało, że no okej, mamy trenera z klasą, mamy trenera wielkiego, uznanego i my też chcemy zobaczyć i dotknąć tego, a że grupa była bardzo ambitna, tak jak Bartek mówił, w naszej ekipie każdy chciał się rozwijać i pokazać w Europie, tak było. Też były mucki, też była wojna, pamiętam taki mecz, bo jeszcze nie wymieniłeś, z Marsylią, co graliśmy. Przed Lazio, zresztą, tak? Tak, zresztą śmieszne było wtedy, że ta Marsylia to chciała Pawła Stronka zostawić od razu po tym meczu. Stolar tam wyleciał, bo też była regularna bójka. Zdjęcie w przeglądzie sportowym na okładce było, tak przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to jak mówisz o Stolarze, jak wyprowadza. Marcin, to był ten boks, czy jakieś takie sztuki walki, to chyba był też element tych waszych przygotowań, można tak wywnioskować. No zobacz, dzisiaj te piłkarze idą do tych głupich, tych, nie wiem jak to się fachowo nazywa, te freak fighty czy coś tak dalej. Nie jestem tego zwolennikiem, no ale tam idą i zobacz, się biją, także mieli jakieś przedbiegi na tych zgrupowaniach pewnie też, ale śmieszna właśnie ta sytuacja, aczkolwiek od razu to spojrzenie europejskich klubów, trenerów, bo ten Olympique Marsylia wtedy spore pieniążki ponoć wykładał za Pawła Stronka, trzeba było go sprzedawać, tam zostały może, inaczej się jego losy potoczyły. No tak, a potem pamiętamy, że gdzieś Górnik Zabrze i kojarzę go chyba nawet z boisk jakichś takich A-klasowych czy okręgowych, bo ja z tamtych okolic pochodzę, więc troszkę w tych niższych ligach też się orientowałem, więc tam też Pawła Stronka można było zobaczyć, ale na razie zostawmy to. Bartek, do Turcji nie poleciał Mikołaj Biegański, który został w Krakowie, jest blisko transferu zagranicznego, mówi się tutaj o MLS-ie. No i jak to w takich typu sytuacjach bywa, to nie jest wszystko takie czarno-białe, bo z jednej strony, ze strony wiślackiej, jak gdzieś nastawi się ucha, no to można usłyszeć o tym wysokim ego Mikołaja, o tych takich można problemach, można powiedzieć, interpersonalnych, czy takich właśnie funkcjonowania w drużynie, w zespole. Z drugiej strony środowisko Mikołaja twierdzi, że Wisła zrobiła mu jakąś krzywdę, odstawiając go jednak po tym nieudanym sezonie w pierwszej lidze, z pierwszego bramkarza stał się trzecim. Widać, że już taka podjęta została decyzja wtedy w klubie, że na Mikołaja nikt nie będzie w tym momencie stawiał. Jak ty, jako obserwator, ktoś, kto przy Wiśle jest od wielu lat, bardzo długo zaopatruje się na taką sytuację, na te wydarzenia? No, co do tych problemów, jakich tam, o których wspomniałeś, interpersonalnych, no to mam, że tak powiem, podobne głosy słyszałem. Ja myślę, że trzeba się cofnąć też troszeczkę głębiej. Mikołaj Biegański przegrał rywalizację z Kamilem Brodą już jesienią 2022 roku i no, prawda jest taka, że jeżeli by Broda nie odniósł poważnej kontuzji i miał całą praktycznie wiosnę straconą z tego powodu, to jest duże prawdopodobieństwo, że on by był jedynką wiosną 2023. No, to jest fakt pierwszy. Tak było. No a później cóż, no możemy dyskutować, bo już wiele czasu poświęciliśmy w tej audycji na temat sprowadzenia Ratona, czy to było zasadne, czy niezasadne.
No było trzech bramkarzy, ale nawet jeżeli byśmy się na tym doszukiwali, że ktoś na siłę stawiał na Ratona, no to jeszcze była walka o miejsce numer dwa. I tutaj no ja nie mam wątpliwości co do tego, że zasłużenie wygrał tą rywalizację Kamil Broda. Oglądałem prawie wszystkie mecze rezerw i powiedzmy sobie szczerze, no to w jaki sposób Broda podchodził do tych meczów, to był pełny profesjonalizm. A miałem wrażenie, że nie tylko ja, jak się okazuje, bo też rozmawiałem na ten temat z ludźmi w klubie, że Mikołaj podchodził do tych meczów trochę za karę. No. Czasami jest tak w życiu sportowca, że siadasz na ławie i wtedy albo zaciskasz zęby i zapierniczasz i walczysz i bijesz się o swoje, albo swoją szansę przegrywasz. Ja oceniam, szczerze mówiąc, ten pomysł jego transferu, myślę, że dobry dla wszystkich stron. No, niech on idzie, niech udowodni, że rzeczywiście stać go na grę, nawet w MLS-ie. A myślę, że też no, taka trochę właśnie toksyczna sytuacja to zostanie ucięta, jeżeli to oczywiście zostanie dopięte, bo z tego, co nawet dzisiaj rano się orientowałem, sprawa jest cały czas w toku, więc nie można jeszcze tak definitywnie tego przesądzić. Marcin, często trenerzy powtarzają, że najtrudniejsze w zarządzaniu zespołem jest zarządzanie tymi, którzy nie grają, żeby ich jakoś to trochę ugłaskać i ich ego, ich ambicje też poskromić. Ty, jak pamiętasz swoje czasy w Wiśle Kraków, albo ogólnie swoje doświadczenie z tych wszystkich drużyn, w których ty występowałeś, tacy zawodnicy, którzy, są dwie drogi, można się nie zgadzać z trenerem i można mu pokazywać po prostu swoją ambicję na treningach i tutaj próbować walczyć o swój skład, albo można stroić fochy i wprowadzać taką złą atmosferę w drużynie, no zdecydowanie pierwsza opcja jest lepsza, żeby jeżeli ma się jakieś problemy do trenera, no to żeby to pokazywać na treningach, że zasługuje się na miejsce w składzie. No to jest sztuka na pewno zarządzania zespołem. Natomiast już wspomniany ten Kasperczak, powiem uczciwie, tak się zacząłem teraz zastanawiać i tak starałem sobie otworzyć, kogo mieliśmy na ławce rezerwowych, bo tak cały czas miałem wrażenie, że graliśmy cały czas tym samym składem. Generalnie problemów takich nie było, bo każdy jakoś to czuł i załatwiał wewnętrznie. Nie miał z tym dużych problemów ten Kasperczak, może w końcówce z rezerwowymi, aczkolwiek miał taki wpływ na tych zawodników, największy chyba taką metamorfozę przeszedł Mauro Cantoro pod okiem trenera Kasperczaka, bo musiał się przestawić do innych zadań i zrobił to doskonale, bo chciał grać, ale to jest sztuka. Dzisiaj ta piłka wygląda troszeczkę inaczej. Myślę, że jest, przy tych pięciu zmianach jest nieco łatwiej trenerom zarządzać, bo tych zmian można robić dużo i tych zawodników wykorzystywać zdecydowanie więcej. Ważna też jest postawa innych piłkarzy i sposób i myślenie o drużynie jako o rozwoju całej, bo pamiętam, że też jak u nas ktoś bardzo mocno i w zły sposób chciał pokazać, że chce wejść na boisko, no to był tłumiony bardzo szybko, gdzieś tak pomagając trenerowi, ale oczywiście pomagając drużynie, bo było dobro drużyny. Natomiast są czasem takie momenty i myślę, że czasem trzeba wybrać właśnie taką drogę, nawet zrezygnować momentami z dobrych piłkarzy, żeby ocalić to, co jest w drużynie, żeby było tak bezpiecznie, powiem, żeby było tak świeżo w środku, żeby nic się nie psuło. I lepiej wytransferować piłkarza z korzyścią, jeżeli jest taka opcja, niż takie zgniłe jabłko zostawić. No, trzeba jasno powiedzieć, każdy dostanie swoją szansę i musi ją udowodnić na boisku. A jeżeli chodzi o bramkarzy w Wiśle, no to jest temat rzeka i wiemy, że zawsze był z tym problem. A najlepszy bramkarz, z którym ty w Wiśle grałeś, to potrafisz wskazać? Nie było pytania. Nie było tego pytania. Okej. A Angelo Ik poza boiskiem też taki wariat? O, ekstra, nie? No facet, no nie. Słuchaj, wyobraź sobie, że wkładasz do pokoju Francuza, który mówi tylko po francusku, i wkładasz Argentyńczyka, który mówi tylko po hiszpańsku. I rozwalają system, dogadują się jak normalnie nikt inny i do tego jeszcze wchodzą w szatnię i czują się wspaniale. Także no, bramkarz musi być troszeczkę... Albo jest bardzo spokojny, ja takich znałem, albo lekka śruba.
Okej, okay. Czyli tutaj Angel Ik totalnie, totalne, totalna w takim razie tutaj nie jest spokojnie, tylko wariat przekręcona śruba. Jest już u nas tutaj ponad 200 osób dzisiaj. Ja tutaj was zachęcam do tego, żeby cały czas podsyłać pytania do Marcina. Myślę, że bardzo fajna okazja do tego, żeby tutaj byłego Wiślaka zapytać o jakieś rzeczy, które was mocno interesują. Tutaj jest mnóstwo wpisów. Baszczu z nami, z kibicami. Pozdrawiamy piłkarza Marcina Baszczyńskiego. No rzeczywiście tutaj można tutaj chyba zaryzykować takie mocne słowo legenda Wisły Kraków, ale dajmy na chwilę legendzie odpocząć, żeby się mogło napić kawki. Bartek, no gdzie są transfery? Bo tutaj mnóstwo kibiców zaniepokojonych tym, co się dzieje, albo tym raczej czymś, co się nie dzieje w Wiśle Kraków. No bo faktycznie nie ma takiego ruchu, jak to było w poprzednich okienkach transferowych, i zapytam cię w ten sposób, że może jeżeli nie ma takich zawodników, którzy by znacząco mieli podnosić jakość kadry, no to po prostu transferów dla samej sztuki po prostu może lepiej nie robić. Jak popatrzysz na 3 ostatnie okna, bo rozmawialiśmy nawet w ostatnim programie, no to była rewolucja. No, ta rewolucja nie przynosiła takiego spodziewanego efektu w postaci wyniku po prostu. No więc może bardziej jakaś metoda i lepszy pomysł jest na to, żeby była stabilizacja. Bo okej, na razie nie ma transferów, choć z tego co słyszę, to w tym tygodniu może się to zmienić do klubu. Ale też nie ma znaczących, poza tym transferem Mikołaja Biegańskiego, który się szykuje, ubytków. Praktycznie wszyscy podstawowi zawodnicy są dalej w tej kadrze. Są zdrowi, na zgrupowanie w Turcji pojechało 28 piłkarzy, więc nie ma jakiejś tutaj tragedii. Trener Rudę też to mówi. Chcę zobaczyć najpierw, kogo mam w szatni, a później będziemy podejmować decyzję, gdzie ewentualnie wzmocnić skład. Ja osobiście uważam, że Wisła nie potrzebuje rewolucji w tej kadrze, potrzebuje bardziej kogoś takiego, kto sprawi, że Wisła co tydzień będzie wyglądać tak jak w meczach, nie wiem, z Arką Gdynia, ze Zniczem Pruszków, czy takiej regularności, bo tego najbardziej Wiśle brakowało. Czyli kwestia jest taka, o czym mówił trener w swoim pierwszym wystąpieniu, że problem nawet nie tkwi w tej drużynie w umiejętnościach, jak na warunki pierwszoligowe, tylko w głowie. Jeżeli ta drużyna ma swój dzień, w sensie, że otwierają się te wszystkie możliwości i pokazuje swoje atuty, to jest w stanie wygrać z każdym w tej lidze, bo ma jakość jak na ten poziom. Ja jeżeli bym szukał gdzieś wzmocnień, to być może bym poszukał takiej klasycznej dziesiątki, bo tutaj było jednak takie trochę sztukowanie. Zaczynał na tej pozycji Goku, on się jednak lepiej czuje troszkę bardziej na boku i tam później częściej występował. Był przesuwany Alfaro, nie zawsze to wyglądało idealnie, bo to zawodnik, który bywały mecze, że po prostu znikał, a jednak od tego głównego rozgrywającego wypadałoby wymagać większej aktywności. Był na tej pozycji też próbowany Kacper Duda, no, co pokazuje, że tutaj gdzieś jakiś problem istniał. Z tego, co słyszę, na razie takiej dziesiątki chyba się nie należy spodziewać nowej, więc trener Rudę pewnie będzie szukał rozwiązania wśród tych zawodników, których ma, ale do pomocy być może, nie wiem, tak słyszałem, że jeszcze w tym tygodniu może ktoś dołączyć. Okej, okay. Marcin, ciekawi mnie taka sprawa, wiadomo, w dzisiejszych czasach przychodzi zawodnik do klubu, czy jest informacja, że przychodzi, to pewnie cała drużyna może sobie go gdzieś przeglądnąć, jest smartfon pod ręką, przekopać jego historię, kontuzję, gdzie grał, z kim grał, jest to o wiele łatwiejsze. W tych czasach wtedy, kiedy mieliście największe takie sukcesy w Wiśle, to pewnie jeszcze aż tak łatwo z tym przekopywaniem się przez historię danego piłkarza nie było. Pamiętasz, żyliście tym, że przychodził jakiś piłkarz do Wisły, którego wy nie kojarzyliście, przychodził z zagranicy, z jakiegoś egzotycznego kierunku i tak sobie siadaliście przy kawce i rozmawialiście, co to za ananas tutaj do nas trafił? No pewnie, że tak to wyglądało, nie mieliśmy wiedzy, w ogóle całe kooperowanie tych piłkarzy to też pewnie wyglądało dziwnie, przez jakieś znajomości, pewnie układy, gdzieś ktoś docierał do Polski, tych zawodników też w tym czasie początkowym trener Kasperczak gdzieś przez swoje układy też gdzieś komuś podsyłał. No generalnie mieliśmy tą przewagę dzisiaj to Polacy nie
są w przewagach w zasadzie większości chyba klubów ekstraklasowych. No może mi się pomylił, bo to gdzieś już jest na pośrodku. Natomiast my mieliśmy bardzo mocną ekipę Polaków, bardzo dobrych piłkarzy polskich. No, wchodząc do naszej szatni musiałeś przede wszystkim pokazać swoją wartość szybciutko i wtedy było, jeżeli na boisku było ok, to pewnie w szatni też, ale też byliśmy ekipą, no nie ma co ukrywać, inteligentnych ludzi, którzy pomagali wchodzić, no może poza Szymkiem, bo Szymek tam tępił wszystkich, którzy mu tam źle podawali dookoła, ale cała reszta to oczywiście tak pół żartem, pół serio. No tak to kiedyś było, no jak wyobraź sobie, kiedyś Polska dla piłkarzy z zagranicy przychodzących, no to była egzotyka, no Angelo Ig jadąc do Polski to swoje mleko zabierał i myślał, że tu nic nie ma, no przywodził z Francji, mówi, gdzie on jedzie, nie? No takie głosy, no oczywiście, że tak było. Trener Kasperczak jak raz na obóz w Holandii, zdaje się, byliśmy, ściągnął jakiegoś stopera, no to musiał go po kilku minutach zdjąć z boiska, bo by połamał nogi. Połowie drużyny, nawet ci najwięksi twardziele zaczęli podskakiwać, bo tak się robiło gorąco. Także no, ciekawi ludzie trafiali, ale oczywiście dzięki temu trafił i Mauro, i Kalu, i inni. Także no, udało się perełki wyłowić. Mhm. No tak, tutaj te przecież wielkie, wielkie, wielkie nazwiska pamiętamy, jak trafiały, ale kilka tych takich no wynalazków, które gdzieś przeglądając sobie kroniki piłkarskie, można byłoby o nich zapomnieć, że ktoś w ogóle taki w Wiśle był. Sam, no, tych strzałów oczywiście było kilka, ale tych pudeł też było sporo, nie, Marcin? O, no na pewno. Nieraz przyszli. Ja już z nazwisk serio nie pamiętam, tylu ich było później, bo to się już ta spirala napędziła, ale niektórzy to żeśmy się zastanawiali w ogóle, czy oni po prostu nie mieli do innego działu Wisły trafić, a nie do pierwszej drużyny, bo też tacy się zdarzali, że moją lewą nogą byłem lepszy, wiesz, od tamtych lewonożnych na przykład, także to już i tak był wyczyn. Okej. Okay. Bartek, nie ma transferów, ale w najbliższym czasie kibice Wisły niech odświeżają media społecznościowe, media klubowe, bo tych takich dobrych nowin można się spodziewać w najbliższym czasie, tak powiem. Co masz konkretnie na myśli, bo tak tajemniczo to zabrzmiało. No, zdradzałeś mi tam coś przed programem, co tam, tylko że to musimy tak, wiesz, powiedzieć zachęcająco, ale nie możemy wszystkiego zdradzać. Co masz na myśli, że transmisje będą z tych sparingów? No to już powiedzieliśmy oficjalnie. Okej. Okay. No to już dzisiaj Wisła ogłosiła, nawet w 6 godzinach wczesnych, porannych. Na razie nie ogłosiła tylko godzin, ale to podobno ma się zmienić jutro, więc będzie można dostosować jakieś tam wolne w pracy, w szkole, żeby wygospodarować, bo to pewnie będzie w takich godzinach, nie wiem, 15-16 naszego czasu i będzie można zobaczyć, co i jak wygląda. Bartek, ty uważaj, ty nowego Vanali nie ogłaszaj za szybko, bo to wiesz, są niebezpieczne informacje. Nie. Ja tutaj już jestem po tych wszystkich doświadczeniach. Rozmawialiśmy tydzień temu z Maresińskim, czy z Vanoli, czy z innymi. Niech już będzie ta stabilizacja. Czasami troszkę biedniej, ale normalnie może. Tak jest. Marcin, to w takim razie tutaj pytanie z czatu. Jak Marcin Baszczyński ocenia prezesurę Jarosława Królewskiego? Ja to może trochę uzupełnię swoim pytaniem. No jesteś blisko Wisły, z tego co opowiadasz, masz tutaj kontakt, wspominałeś, że gdzieś byłeś na turnieju choćby u Kuby Błaszczykowskiego, więc nie wierzę, że gdzieś w tych kuluarach nie wymienicie się też jakimiś rozmowami o Wiśle. Jak ty podchodzisz do tego kierunku, który został w Wiśle postawiony? Wyszukiwanie przez model sztucznej inteligencji nazwisk trenerów. Teraz też wiadomo, że ten model służy wyszukiwaniu piłkarzom. No zmienia się to wszystko bardzo mocno w piłce. Tak, zmienia się bardzo mocno, ale oko ludzkie i takie wyczucie piłkarskie musi pozostać. Statystyki oczywiście bardzo ważne są w tym kierunku. Jak najbardziej. W skrócie, po tym czasie, tych ostatnich lat, co się działo w Wiśle, ja Jarkowi Królewskiemu zaufałem i zresztą powiedziałem mu to osobiście.
że potrzebny był ktoś taki, żeby po prostu spróbować swoją drogę, uspokoić to wszystko, ustabilizować, podjąć trudne decyzje, bo nie ukrywam, odważnie podszedł do tematu Jarosław Królewski, nawet otwierając się w tym momencie, bo sposób zatrudnienia trenera i w ogóle, jeżeli to się uda, to na pewno to będzie ogromny strzał w jego wykonaniu i, no i świetny ruch. Jeżeli nie, to będą zapytania, czy nie przesadził z tą sztuczną inteligencją, nie poszedł za bardzo i będzie z tego rozliczany na pewno. Natomiast to było potrzebne w Wiśle. Potrzebny był ktoś, kto stanie i otwarcie powie: tak, to jest mój wybór i ja zdecydowałem i wybrałem taką drogę, spróbuję iść w tym kierunku, będę się rozwijał, będę się uczył, ma plany dłuższe na przyszłość. I Jarosław Królewski stanął i odważnie tak powiedział, także ja jestem jak najbardziej go wspieram i jak najbardziej, no, takie mam zaufanie do niego, że może mu się to udać. A rozmawiając tak z nim, pewnie już na perspektywie dłuższego czasu, no bo znacie się jakiś dłuższy okres, widzisz, że coś już go ta piłka nauczyła, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś o tym, że jest taki czynnik oka ludzkiego, który patrzy na danego zawodnika, tak samo no w zarządzaniu piłką nożną nie zawsze 2 plus 2 równa się 4, prawda? Mamy jakiś taki czynnik, który moim zdaniem jest niezbadany, że nie da się wszystkiego zaprogramować, wszystkiego zaplanować. I czy czujesz, że Jarosław Królewski taką naukę niezbędną do tego, żeby w tej piłce się odnajdować, wyciągnął? No to jak mówisz, 2 plus 2 nie jest 4, to tak samo ta odpowiedź nie może być taka, ale na pewno chce i uczy się i rozwija. Oczywiście to jest wyłapywane wszystko, co on mówi. Myślę, że w tym wszystkim to aż tak bardzo nie przechyli szali w tą stronę tych wykresów komputerów i wszystkiego, bo generalnie no, Wisła wokół siebie ma takich ludzi, którzy piłkę znają o niebo lepiej od niego. Oczywiście trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu, ale na pewno z tych rad dookoła musi korzystać i musi się wsłuchiwać to, czego chce środowisko. I wydaje mi się, że po części Jarosław Królewski tak robi, ale tak jak powiedziałem, to co ty zresztą też powiedziałeś, no czasami w piłce nożnej trzeba zachować się jak hazardzista i podjąć to ryzyko. Tak myślę, trzeba powiedzieć, bo trzeba zaryzykować czasami mocno i postawić na jakąś kartę. Będzie miał jeszcze trudne decyzje przed sobą, myślę, ale póki co nie boi się odważnych decyzji. No, oby to dało efekt. Oby to dało efekt. Pociągnijmy, Marcin, jeszcze ten taki twój wątek wspominkowy. Kibice na czacie pytają, zacytuję, co ciekawego w klubie odwalał Nikola Mijajlowicz. Graliście po dwóch różnych stronach, no ale na pewno widziałeś to co Nikola wyrabiał, no i no, poza boiskiem chyba też działo się całkiem sporo. No właśnie, i o tym nie mogę opowiedzieć, bo tam nie bywałem w jego środowisku, a więcej siedział poza boiskiem zdecydowanie. W szatni żeśmy go próbowali temperować, w szatni żeśmy go kryli, chowali, zachowywaliśmy się jak prawdziwy koledzy, a na końcu wyszło, że to my byliśmy źli, bo jeszcze nas gdzieś tam w jakichś wywiadach obsmarował, a prawda była nieco inna. No ciężki facet, trzeba było mieć do niego dużo cierpliwości w samej szatni, w zachowaniu. Generalnie on tak przychodził, bo zawsze przeważnie był zmęczony, to siadał gdzieś tam z boku i czekał, aż się trening rozpocznie, z głową spuszczoną w dół, aż tak mocno nie żył. Początki były trochę lepsze, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej, złe środowisko. Na domiar złego jeszcze mieliśmy treningi na Skotnikach, musieliśmy dojeżdżać i własnymi samochodami. To powiem dzisiaj, to bym po tygodniu treningów już nie miał prawa jazdy. Także dużo rzeczy robił, mocny bardzo charakter, ciężki do opanowania, boiskowo też czasem drażnił, bo
za bardzo myślał o sobie, o zakładaniu siatek niż o drużynie. Ogromny potencjał, myślę, że niewykorzystany w 50%. Powinien zrobić większą karierę, ale musiało to iść w parze z jego głową, a jego głowa została niestety tak gdzieś na stoletnich zachowaniach chyba. Zgodzisz się, Baszczu, że jakbyśmy tak mieli pokazać jeden mecz charakteryzujący w pełni Nikolę Mijajlowicza, to byłby to mecz z Górnikiem w Zabrzu. Pamiętasz, jak wjechał chyba trzech czy czterech obrońców, ograł, wjechał z piłką do bramki, tak, a parę minut później wyciął Michała Probierza i wyleciał z czerwoną kartką z boiska. A widział Kasperczak już, co się dzieje, i tam był ktoś przygotowany już do zmiany, żeby się tu ktoś nie zdążył. Tykająca bomba normalnie. Taka kwintesencja Nikoli, jeżeli chodzi o grę Wiśle Kraków. No, a dobrze mi to przypomniałeś, bo rzeczywiście mi to leciało, a tak było. No dokładnie tak, dokładnie tak. Także w każdym momencie nie wiedziałeś w jakiej chwili, co on może odpalić. Dobra, to zostawimy na razie w takim razie Nikolę przed... żeby gdzieś tam może, gdzie teraz znajduje się na świecie, żeby go gdzieś tam uszy nie rozpaliły, jak są te przesądy. Bartek, Wisła w Turcji spędzi 2 tygodnie, tam rozegra cztery sparingi, tam i piąty, no najprawdopodobniej, bo to wciąż nie zostało tak oficjalnie potwierdzone z Górnikiem Łęczna, ale myślę, że, ale z tego co wiem, to trener Rudę jest za, więc jeżeli nowy trener w Łęcznej, czyli trener Stano nie jest przeciw, to myślę, że no to jest takie logiczne rozwiązanie. Grali ze sobą 2 razy już, więc idealnie mogą zagrać sparing. Okej. Okay. Bartek, sporo kibiców dopytuje, czy gdzieś na czacie pojawiają się pytania, czy gdzieś pod wpisem o naszym programie, o nową, o tą bazę treningową. Wiadomo, że gdzieś tam było pomysł, że to Myślenice, potem podawaliśmy u nas w programie, że to jednak nie będą Myślenice, tylko mają być inne tereny zupełnie w innej lokalizacji, w Zabierzowie. Powiedz, czy ty się orientujesz, czy w tym temacie coś cały czas idzie do przodu, czy przez to, że no, zmieniły się władze, to wszystko jest na razie odwleczone w czasie i po prostu trzeba się cały czas uzbrajać w cierpliwość i czekać. Powiem w ten sposób, nie są rzeczy, które się załatwia w 2 dni, ale z tego co wiem, idą do przodu. No powiedz coś więcej, Bartek, ale kierunek Zabierzów w tamte okolice, czy inaczej Krakowa? Nie ma jeszcze decyzji, ale no chyba tak na logikę patrząc, jeżeli Wisła chce rzeczywiście mieć top 3 bazę, znaczy być w top 3 bazy w Polsce, to musi to być inny teren niż Myślenice, bo w Myślenicach po prostu nie ma miejsca na rozbudowę, to na logikę jest, tam nie włożysz tylu boisk, ile by było potrzeba do takiej bazy top. Z tego co wiem, Zabierzowie jest bardzo przychylne. Przychylnie władze podchodzą do tego, żeby Wisła tam była, więc myślę, że no, tak jak mówię, no, z tego co wiem, są prowadzone cały czas rozmowy. To nie jest tak, że je odłożył ktoś do teczki i nic się w tej sprawie nie dzieje, ale myślę, że na konkrety jeszcze nie wiem, czy parę tygodni, czy parę miesięcy, ale będzie trzeba poczekać. Na pewno ten temat nie został zarzucony i. No i cóż, no Wisła prędzej czy później doczeka nowej bazy, ale raczej myślę, że na to patrzeć w cyklu, nie wiem, 2-3 lat niż paru miesięcy. Paweł Kowczyński pyta na Twitterze, czy wierzycie w to, że Wisła awansuje do Ekstraklasy, nie robiąc żadnego transferu. No ja się jeszcze raz trochę powtórzę to, co już powiedziałem, że ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli Wisła miałaby robić znowu transfery dla sztuki, czyli na przykład, nie wiem, chcą sprowadzić kogoś, kto nie będzie jakoś bardzo zawyżał tego poziomu, to moim zdaniem to naprawdę nie ma sensu, bo jeżeli ci zawodnicy mieliby pokazywać swój potencjał taki, jaki posiadają, albo taki, jaki jakby był spodziewany, czy powiedzmy, że kiedyś prezentowali, jak nie wiem, strzelam, Dawid Dżunka, tak, który przychodził wtedy do Wisły, pamiętam jak wyglądał, teraz kwestia jego odbudowania, no to nie uważam, że ta kadra ma jakieś swoje większe problemy, pewnie to, co powiedział Bartek, że jest problem może na dziesiątce, tutaj pełna zgoda, pewnie gdzieś można byłoby jeszcze bardziej gdzieś pogrzebać po pozycjach i jeszcze kogoś tam znaleźć, ale ja tutaj naprawdę bym nie bił na czerwony alarm. Wiadomo, że tutaj jest fajne, kiedy jest okienko transferowe i coś się dzieje, prawda, i jakieś domyślenie się, kto to przyjdzie i potem wyszukiwanie, gdzie grał, z kim grał i tym kibice na pewno bardzo mocno żyją.
No ale pamiętajmy, że każdy taki zawodnik, który przychodzi, to jest znowu jakieś obciążanie listy płac. To jest pewnie wtedy, kiedy ktoś miałby odejść, to pewnie wtedy domyślam się, że są przygotowane jakieś opcje, żeby automatycznie wskoczyć na to miejsce, no ale ja tutaj naprawdę uważam, że robienie transferów sztuki dla sztuki, no to nie ma sensu. Pytasz, Paweł, czy wierzę w to, że Wisła może zrobić awans bez transferów? Tak, wierzę w to, że nawet nie robiąc żadnego transferu zimą, to nie oznacza, brak transferów nie oznacza, że Wisła na przykład zaprzepaszcza awans do Ekstraklasy. To może Bartek, ty się jeszcze odnieś w takim razie. No ja bym powiedział temu panu Pawłowi, żeby sobie zobaczył, jak wygląda sytuacja w innych zespołach czołowych pierwszej ligi. Tam z tego, co się orientuje, nie ma rewolucji w żadnym praktycznie klubie. Raczej większość stawia na stabilizację. Są oczywiście jakieś drobne ruchy wykonywane, ale tak jakby przeanalizować sytuację w Wiśle pozycja po pozycji, to Wisła ma zabezpieczone większość pozycji, po prostu po dwóch, trzech zawodników. Był temat Igora Łasickiego i jego ewentualnego odejścia do Wisły Płock. Z tego, co się orientuje, nie dojdzie do tego raczej. Igor zostanie w Krakowie nawet chyba na dłużej niż te pół roku, które wygasa, bo za pół roku wygasa jego obecny kontrakt, ale za chwilę może być już podpisany całkiem nowy. Na bokach obrony, no popatrzmy przykładowo na lewą obronę. Masz trzech kandydatów. Żunka, który być może się odbuduje, bo miał problemy zdrowotne przez całą jesień i może wróci do takiej dyspozycji jak ostatnio, ale masz Szota, który się obronił na tej pozycji jesienią i masz jeden z największych talentów, jacy są obecnie w tej szatni, czyli Jakuba Krzyżanowskiego i też trzeba temu chłopakowi kiedyś dać minuty, żeby się rozwijał. Moglibyśmy tak tutaj sobie analizować pozycja po pozycji. Wisła ma dzisiaj szeroką, zbilansowaną dosyć kadrę i powtórzę jeszcze raz, jeżeli nikt z podstawowych zawodników nie odejdzie, to robienie transferów, żeby się tylko nazywało, że jest ruch w interesie, nie ma najmniejszego sensu. Trzy ostatnie okna transferowe, rok temu 6 transferów do przychodzących, latem 9 transferów przychodzących, no to jest potężna liczba, jeżeli popatrzeć na kadrę. Może właśnie takiej stabilizacji potrzeba i takiej gry na pamięć, można powiedzieć, bo jak przychodzi nowy zawodnik, to się trzeba uczyć pewnych zachowań. Baszu to pewnie potwierdzisz, nie? Że jak grałeś z kimś na boku, z pomocnikiem skrzydłowym, to po pewnym momencie już graliście w ciemno, a jak przychodził ktoś nowy, to się trzeba było uczyć. A Wisła nie ma czasu na taką naukę, bo jest 15 kolejek, 9 meczów na wyjeździe i musi zacząć wygrywać od początku, więc może rzeczywiście lepiej postawić tym razem na zgranie niż na kolejną rewolucję. Bartek, ja wejdę słowo, słuchaj, boczny pomocnik jak przychodził do Wisły, to już wiedział, że od początku ma skopo układane, bo ja mu, wiesz, wszystko tam otwierałem, rozkładałem dywan na prawej stronie, on se tam, wiesz, robił w ofensywie, a ja tam czyścił z tyłu. A tak poważnie, słuchajcie, no to co powiedziałeś wcześniej, no Wisła zrobiła jeden transfer, czyli trenera, a dzisiaj trener, no on nie ma czasu, on jeszcze w 50% więcej, nawet nie wie nic o swoich, nie wie, no może nic przesadziłem, przepraszam, ale no nie wie jeszcze tylu rzeczy o swoich piłkarzach, musi ich poznać, musi ich zobaczyć, reakcje, jak są poza domem, jak na boisku, jak na stołówce. On musi znaleźć szybko środek komunikacji z nimi, jak najlepszy kontakt z nimi złapać, także no wkładanie na siłę nowych zawodników, gdzie trener w ogóle nie zna zespołu, no to nie ma najmniejszego sensu, chyba że to już by był taki grajek, że no kładzie na kolanach wszystkich, a póki co, no to na takiego piłkarza dzisiaj by trzeba było kupę kasy wyłożyć. Nie ma. No, który też tam się nie wysypuje, nie wypada z okien, ale jedno co może być, Wisła musi się oczywiście pracować, zabezpieczać na ewentualność, dopiero się przygotowania zaczęły. Jakby, która jest ważna w postaci, czego nie życzę, bo dzisiaj w Wiśle najważniejsze jest to, że nie wiem, że Uryga jest zdrowy, że właśnie nie ma transferów wychodzących tych najważniejszych zawodników, przygotować na ewentualność, no bo to jest kolej rzeczy, piłkarze kontuzje mają czy coś, nikomu tego nie życzę, ale oczywiście być gotowa, to jakiś transfer taki ewentualnie, żeby coś uzupełnić, ale póki co podzielam zdanie i Bartka, i twoje zresztą, kierując się do Pawła z tym pytaniem, że Wisła jest mocna na pierwszą ligę i powinna sobie poradzić. Dobrze, teraz otwieramy kącik pod tytułem Marcin Baszczyński odpowiada na pytanie kibiców. Jarek pyta, jakiego klubu zagranicznego
byłeś mam pomidora, czy nie? Nie mam masz, pomidora? Nie mam. Myślacie sobie w Kanał Plus jakieś pomidory, tutaj wiesz. Tutaj jest jazda po bandzie. Tak jest. Wiesz co, no, to jest fajne pytanie, najbliżej. No trochę gdzieś mi w tym wszystkim może i mojej odwagi zabrakło, chociaż w sumie nie, no bo uciekłem w zasadzie, jak to powiedział trener Petrescu, z Turcji do West Hamu. Słuchaj, no, ale tam o też jest pytanie za chwilę, więc spokojnie. Dobrze, ale jak rozmawiałem z menedżerem tam Alain Pardew, wtedy on powiedział, otwarcie mi powiedział, że ma wątpliwości, bo to jest byłby mój pierwszy klub zagraniczny i mówi, że on jest na tak, ale on mnie wypożyczy. No a stanowisko Wisły było wtedy jasne, że to ma być transfer definitywny, inaczej zostaje w Krakowie, a mogłem chyba się mocniej postawić wtedy, bo pewnie jakbym został w tej Anglii i nie wrócił, to życzliwi mi wtedy i bardzo, do dzisiaj zresztą wspierający mnie prezes Mięta Mikołajowicz, no, starał się mi pomóc w tym temacie i łagodził całą tą sytuację i pewnie by do tego doszło, ale chyba tak naprawdę, gdzie brakowało tylko mojego tak, i po prostu spakowanej walizki, to był Zenit Sankt Petersburg, bo kluby już były dogadane, ten prezes Basai powiedział, Marcin, my jesteśmy dogadani, teraz czekam na twoją decyzję. No ale nieszczęśliwie, albo i szczęśliwie zadzwoniłem do Križanaca, grającego tam wtedy piłkarza, stopera, który grał w Gropinie i mi przedstawił, jak wyglądają wszystkie warunki, ile piłkarze zarabiają, no i trochę tak mnie chyba chcieli potraktować nie za bardzo i walczyłem o swoje i później do transferu nie doszło. No i to były te dwa kluby, gdzie byłem bardzo blisko. Bardzo ciekawe pytanie, użytkownik VSV. Czy miałeś kiedyś propozycję pracy w Wiśle Kraków? No, muszę szczerze odpowiedzieć, że miałem. Okej, a coś więcej możesz to rozwinąć? Jakie to były czasy? Ale tam nic więcej nie ma w tym pytaniu. No. No, ale to sobie jest tutaj dociekliwy prowadzący. Miałem. No to miała być rola dyrektora sportowego oczywiście. Okej, okay. To powiedz tylko... Ale jeszcze... tyle. Okej. Okay. Marcin Baszczyński mógł być kiedyś dyrektorem sportowym, ale nim nie został. Nie, dyrektorem został, tylko nie Wiśle. No to... Ale to było później, to było po niecie. Ale widzisz, troszkę będziemy umiejscawiać ten czas. A jednak. A Marcin, a powiedz... Ale słuchaj, taką lekcję dostałem, mnie cieszy, że mówię już, o, jeszcze potem do Gdyni mogłem się przenieść, też nie za bardzo chciałem, także postanowiłem, chyba tak zdecydowałem, że rola dyrektora sportowego... patrząc jak od piłkę od tej strony, od tego stołka, no nie bardzo mi się podobało, jak to wszystko w Polsce działa i nie chciałem już więcej pracować. Fajne pytanie Tomasz Łachman też podsyła na czacie. Z czyjej inicjatywy pofarbowaliście sobie włosy na mecz derbowy, bodajże 2004 rok? Ja tego nie pamiętam, to wy tu musicie mnie wspomnieć. Panowie. Po meczu z Dynamem Tbilisi to były pierwsze derby po awansie Krakowią. Tak, tytułem wprowadzenia historycznego. Remis chyba się zakończyło. Chyba nawet przewadze graliśmy w tym meczu. Tak, Baster się dostał po meczu. Chyba w 30 minucie czerwoną kartkę, ale wy byliście tacy trochę przycięci, bo to było po tym nieszczęsnym wyjeździe do Tbilisi. Kłóciłem się po tym meczu jak diabli z Szymkiem. Chyba z kopa rozwaliłem tablicę, bo mówię. Nie, trochę za mało skrzydeł używaliśmy i miałem pretensje, że Szymek tak się uparł na te swoje, zresztą doskonałe piłki prostopadłe, ale akurat w tym meczu mu to nie wychodziło i za mało graliśmy skrzydłami ze względu na to, że... Ale czyja to była inicjatywa? Kurczę, nie wiem, czy to był mój pomysł, czy kogoś innego. Pewnie maczałem w tym palce w tej farbie, no ale nie wiem do końca, czy... No, dobre pytanie. Musiałbym tam chłopaków jeszcze gdzieś... Może któryś z nich pamięta, kto to wymyślił, ale nie, dobre pytanie, ale nie pamiętam. Okej, okay, no to tutaj przeszliśmy, już przez chwileczkę się tutaj przewinęło to nazwisko tenera
trenera Petrescu, bo tutaj też pytanie od Szymona z Twittera. No jak ty wspominasz jego czasy i czy faktycznie taki zamordysta? Chicken. Wiesz co, no wspominam, teraz to już z sympatią mi się śmieje z tego trochę. Oczywiście nie było mi z nim dobrze indywidualnie, no bo tam ten West Ham troszeczkę nasze relacje oczywiście popsuł. Ja myślę, że trener Petrescu troszeczkę za dużo ludzi, nie wiem kogo, ale posłuchał wchodząc do naszej szatni, że nam się nie chce, że nam... A zresztą chyba ja też tak kiedyś powiedziałem po meczu w Gdyni, że potrzebujemy silnej ręki, bo to koledzy mieli pretensje do mnie po jednym z meczu. I nie wiem, czy doszły do niego takie słuchy za bardzo, że coś jest z nami nie tak pod tym względem, aczkolwiek w życiu za całej mojej kadencji w Wiśle nie powiedziałbym, że gdzieś nam coś się kiedykolwiek nie chciało. Po prostu no byliśmy rozstrojeni to bardzo mocno, każdy gdzieś ta nasza tożsamość się rozsypała i potrzeba było, żeby to wszystko pozbierać. Natomiast sam Dan Petrescu przyjął formę trochę takiej walki z nami i nauki i dotarcia do naszej świadomości, że my jesteśmy nikim i trzeba zacząć budować pozycję od początku jakby ofiarnością, jakby zaangażowaniem, jakby no tą silną pracą. Sam Dan Petrescu, oczywiście to nikt z nas nawet po tych wszystkich przygodach nie powiedział, że zły trener. Chodziło o, myślę, że o Mikele bardziej, o trenera od przygotowań, zresztą z którym później się trener Petrescu rozstał po jakimś czasie, prowadząc dalej kluby w Rumunii i gdzieś jeszcze. Także problem chyba był trochę tego Włocha, bo każdy z nas rozumiał ciężką pracę, bo czy wcześniej z trenerem Smudą, czy z kimś innym, to ta gonitwa była ogromna, ale no, moim zdaniem to było przechylone i to w mocno złą stronę, bo wychodziło na to, że każdy chciał tak mocno udowodnić, że wykona tą pracę, że my więcej udowadnialiśmy, chyba tak wyszło na to, na tych treningach, żeby dokończyć w ogóle te ćwiczenia, o które nam on nam tam przedstawił, niż później mieć radość z grania w piłkę na boisku i gdzieś to przekuć, bo ta nasza gra niestety wyglądała, no te przepychane zwycięstwa po 1-0, gdzieś tak to ciężko wszystko ta, no ten błysk i ta radość nasza była nieco zabita, dlatego spotkałem się właśnie wtedy, jako już pracując w Niecieczy, spotkałem się na obozie w Turcji z Danem Petrescu i to było, bo też krążyła plotka, że między nami było bardzo tragicznie, źle i w ogóle spotkałem się z nim, miałem chwilę okazję z nim pogadać, bardzo miło, bardzo sympatycznie. Powiem uczciwie, że nie bardzo nawet chciał wracać do tych czasów wiślackich. Też zdawał sobie sprawę z tego, że pewne też rzeczy mi się inaczej, zmienił jako trener jednak, nie? Przez te z perspektywy. Tak, zmienił się, ale to jest mocny charakter, nawet jakby tam z jego strony był popełniony jakiś błąd, on by się do niego nie przyznał, absolutnie, ale wiedział, że można tą naszą szatnię było chyba poprowadzić w trochę inny sposób. Tam chyba jednego zawodnika mógł szczególnie poprowadzić w inny sposób, prawda? Nie wiem, czy się Marcin zgodzisz, ale z Mauro Cantoro to wybitnie mieli nie po drodze. Tak. No tak wyszło, że zdemolował. No, trzeba było być gruboskórnym, żeby się przeciwstawić i mocno stanąć mu i pokazać, udowadniać, bo on rzeczywiście potrafił podeptać i to mocno. Dobra, panowie, bo powoli będziemy się zbliżać do końca tego naszego programu na tym dystansie, z którym się tutaj z Marcinem umówiliśmy. Bartek, jeszcze takie pytanie, też bardzo fajne z czatu. Użytkownik XD pyta redaktora Karcza o takie wspomnienie pozakulisowe z Marcinem, jakie masz. A to byśmy mogli drugi program chyba zrobić z tego. Ja może zacznę od samego początku. Marcin, pamiętasz nasz pierwszy wywiad? Znaczy mój, który z tobą zrobiłem? O kurczę, dawaj, przypomnij, bo nie. Ja ci powiem. Bo jak ty pamiętasz, było wiadomo, że przejdziesz po sezonie do Wisły Kraków.
Bartek, ja ci wejdę słowo, za mną częściej to chyba Grzesiek Wójtowicz biegał To była rozmowa telefoniczna, żeby była jasność. I ona miała miejsce, Ty byłeś jeszcze zawodnikiem Ruchu Chorzów wtedy, oczywiście w tym pierwszym okresie. Już było wiadomo, że przejdziesz do Wisły, że kluby się dogadały, że to nastąpi po sezonie, ale przyszedł taki nieszczęsny mecz w Zabrzów, kiedy z Mariuszem Śrutwą pomagaliście sędziemu wstać. Ja na drugi dzień do ciebie dzwoniłem, bo pojawiła się taka informacja, że to może sprawić, że będziecie zdyskwalifikowani na dosyć długi czas. No i ten transfer może nie... Bartek, nazwij rzeczy po imieniu, walczyłem z korupcją. Można tak powiedzieć. I to był nasz pierwszy wywiad. Marcin był wtedy mocno przybity, bo rzeczywiście odniosłem wrażenie, że byłeś wtedy trochę przestraszony, że ten transfer może przez to przepaść, no a później cóż, no to były lata, no myślę, że dużo, że bardzo sympatyczne, bo też jeździłem z wami czasami na obozy, widziałem, jak to wyglądało od kuchni, myślę, że budowane było też takie między nami zaufanie. Śmieszna była historia kiedyś a propos tej bramki z tą Nikozją, o którą powiedziałeś, tutaj już wspomniałeś, że jedna z ładniejszych, bo rozmawiał z tobą akurat nie ja, a Wojtek Batko. Nie wiem, ktoś ci chyba doniósł, że ja napisałem, znaczy cytując tą wypowiedź twoją, obśmiałem, że to przecież nie był strzał, tylko dośrodkowanie. 8 rano, Baszczu dzwoni z pretensjami. Marcin, to nie ja. Ile mi zajęło wytłumaczenie tego. Ale były też smutne te momenty takie, no bo to w sport to są też porażki. Ja pamiętam taki mecz na UKS-ie, przegraliście w Mgle takie chyba, i dobrze pamiętam. Pamiętam. Miałeś podbite oko i wszystko już tak było, po prostu ta atmosfera tak siadła. No był to sezon tak, jaki był. Jeden z tych takich gorszych w czasie telefoniki. Takie rozmowy trudne też były, ale mu wspominam o tym dlatego, że Baszczu był takim człowiekiem, że zawsze w takich momentach nie uciekał z telefonem przy uchu, udając, że rozmawia, tylko stawał i brał na klatę odpowiedzialność za drużynę. Zresztą, co tu dużo mówić, to była taka szatnia, że kto tam nie wyszedł, to wiedział, co powiedzieć, bo to byli fajni goście po prostu, inteligentni i z charakterem, tak by to chyba trzeba było podsumować. Dobrze, słuchajcie, ta godzina niesamowicie szybko minęła. Ja myślę sobie, że jeżeli tylko, Marcin, oczywiście znajdziesz czas, to w sezonie, może jak będą jakieś przerwy na reprezentację, może coś takiego, to bardzo chętnie cię będziemy gościć u nas w studio Reymonta. Dziękujemy wam bardzo, kibice, za to, że tak licznie tutaj się też dzisiaj zgromadziliście. Będzie nam bardzo, bardzo miło, jak zostawicie po sobie łapkę w górę. Tutaj teraz będę mówił jak ci youtuberzy, czy suba do naszego kanału, bo to wszystko powoduje, że cały czas możemy się rozwijać, że jesteśmy coraz mocniejsi i że tacy goście jak Marcin Baszczyński mogą do nas wpadać na godzinkę, żeby przy dobrej kawie sobie porozmawiać. Marcin, jak się bawiłeś? Świetnie się bawiłem. No w takim towarzystwie jak zawsze. Bartek nieco dzisiaj inaczej wyluzowany, wiesz. Troszeczkę nie tak jakby w pracy, nie przepytywał, aczkolwiek z żartem jak zawsze. Bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim kibicom za te słowa wsparcie. Jasne, że Baszczu z wami, z kibicami na zawsze. Wiślakiem się już jest na całe życie, także trzymamy kciuki wszyscy zresztą chyba razem z kibicami, żeby ten sukces, no bo miejsce Wisły jest w Ekstraklasie oczywiście i czekam z utęsknieniem, żeby móc pojechać, skomentować i opowiadać na przykład w jednym z programów kanałowych tam, żeby jak najwięcej o Wiśle. Dzięki wielkie. Stały ekspert studio Reymonta, Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Bartek, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, super było, Marcin, powspominać trochę. Ja nazywam się Marcin Ryczka, widzimy się za tydzień i myślę, że już wtedy będziemy bardziej skupiać się na tym, co dzieje się w Turcji. Będziemy po dwóch sparingach, także nasze przemyślenia, mecze są transmitowane, więc ten dostęp do nich będzie troszkę łatwiejszy. Tylko nie było jakichś numerów z sędziami, bo to tak w tych zgrupowaniach różnie z tym bywa. Tak jest, tak jest, tak jest. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Pozdrowienia dla was wszystkich. Tak jak powiedziałem, jak wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiamy was i widzimy się ponownie za tydzień.